dobre. Powstał z inicjatywy państwa, z inicjatywy seniorów, osób 60, 70, 80 plus, które przychodziły czasami do fundacji i mówiły o barierach, jakie napotykają w swoim życiu społecznym, o barierach, jakie napotykają czasami w niektórych urzędach, o barierach, które napotykają czasami w instytucjach z ofertą komercyjną. Staraliśmy się oceniać miejsca uniwersalne, takie, do których może zajrzeć każdy. I nagrodziliśmy ostatecznie 26, naszym zdaniem, obecnie najlepszych, najbardziej przyjaznych miejsc przyjaznych seniorom. Pierwsze te certyfikaty pójdą do publicznych instytucji obsługi mieszkańców. Poprosimy pana Tomasza Męcinę, burmistrza dzielnicy Wilane, miasta stołecznego. To nie jest tylko kwestia tego, co robimy wspólnie tutaj z Radą w Urzędzie, bo wiem, że jeszcze przed nami wiele pracy, ale także tych wszystkich programów, które realizujemy w Bielańskiej Akademii Seniora. W przyszłym roku już będzie trzecia edycja wsparcia dla uniwersytetów trzeciego wieku. I co ważne, co właśnie chcę podkreślić, robimy to wspólnie i ze wsparciem Bielańskiej Rady Seniorów. Chciałbym, żeby pani Helena Norowicz przyznała cztery nagrody. Przede wszystkim dla dwóch warszawskich kadrów, które tutaj dzisiaj, których przedstawiciele są obecni, no wypada z racji tego, że była pani aktorką sceniczną. Bardzo to jest istotne, że przedstawiciele bibliotek i przedstawiciele teatrów otrzymują takie wyróżnienia. Wiem z doświadczenia, jak wdzięczną publicznością są seniorzy. Zapraszamy panią Małgorzatę Gurdziel, pełnomocnik dyrektora Teatru Dramatycznego Miasta Stołecznego Warszawy. W imieniu całego zespołu chciałabym podziękować za ten certyfikat. W przyszłości będziemy przygotowywali specjalną ofertę dla seniorów, żeby też uwzględniać to, iż część seniorów nie dosłyszy, niektórzy nie dowidzą, także będziemy do wszystkich nowych naszych tytułów przygotowali audiodeskrypcje i napisy polskojęzyczne, także to jest ta przyszłość. Dziękujemy bardzo i zapraszam do Rady. To jest niespodzianka. Ja początkowo nie wiedziałem, czy to dobry wybór. Dyskutowaliśmy o tym, ale się okazało, że tak, jak najbardziej, że również miejsce zbudowane, stworzone w latach 70., a poddawane modernizacji w ciągu lat ostatnich może być wyjątkowo przyjazne dla starzejących się populacji mieszkańców. Mowa tutaj, proszę państwa, o międzyzakładowej spółdzielni mieszkaniowej Energetyka. Myślę, że będziemy w ramach dalszej współpracy rozwijać takie miejsca przyjazne seniorom. Zapraszamy tutaj panią dyrektor, pana dyrektora Piotra Olaka oraz panią Magdalenę Borku z Kino Luna. Serdecznie dziękuję za to wyróżnienie. Jest nam niezwykle miło, że nasza praca została doceniona i ze swojej strony obiecuję, że oferta kina dla seniorów, która teraz obejmuje seans dla seniora oraz warsztaty i Akademię Dokumentalną dla seniorów, będzie jeszcze przez nas poszerzana. Prosimy pana Roberta Woźniaka, Centrum Kultury Wielkiej. Ale dziękujemy także za codzienność, bo gdy patrzymy, jak seniorom chce się chcieć, to nas uskrzydla i daje nam energię. Zapraszamy również jeszcze jedną osobę, panią Dorotę Keller-Zalewską, zastępcę dyrektora do spraw organizacyjnych Muzeum Historii Żydów Polskich w Polin. Wielkie brawa. Od pierwszych dni seniorzy byli jednymi z najliczniej przybywających i najpiękniejszymi naszymi zwiedzającymi. Mieliśmy wielokrotnie też Uniwersytety Trzeciego Wieku. I mogę tylko obiecać, że będziemy jeszcze bardziej wychodzić naprzeciw grupie seniorskiej. Chcieliśmy nagrodzić klubu kawiarni międzypokoleniową, która powstała kilka miesięcy temu i dzisiaj służy mieszkańcom. Odwiedźcie państwo Łuka Nielewicza. Zapraszamy panią dr Marię Sielicką-Gracką, przewodniczącą Warszawskiego Oddziału Lekarzy Nadziei. Nazywamy się Lekarzami Nadziei i może doczekamy się tego, że wszystkie nasze placówki będą życzliwe. Seniorów. To program ma sens i odniesie sukces, jeżeli będzie działaniem nastawionym na co najmniej kilka lat. Będziemy starali się to promować w mediach i pokazywać innym instytucjom również, że warto się już ścigać i starać o to, żeby seniorom żyło się lepiej. Dziękuję, że wspieracie fundację, że po prostu jesteście, że jesteście blisko nas i że dostrzegacie ludzi, którzy już są w wieku trzecim, ale piękni, młodzi duchem, jeszcze dużo, dużo mogą.